Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Witam was w nowym odcinku, nie wiem dlaczego znowu mi przycina, miejmy nadzieję, że to nie będzie jakiś wielki problem. O, ognista pokrzywka. Sprawdźmy, co tutaj można znaleźć i dzisiaj będziemy dalej rozmawiać z tymi osobami w obozie. Prawdopodobnie tak przycina, bo się jeszcze gra, po prostu ładuje. Dostając życie. Dobra, wiecie co? O, tam były jakieś rośliny. Dobra, na razie mnie to wali. Możemy sprawdzić, co tutaj się znajduje. Tam widzę, że jest jakaś kobitka. Ciekawe, czy ktoś tutaj na wieży stoi może. Tutaj jest rycerz. Czy on się obrazi? Gdy ja sobie to wezmę. Chyba nie. Dawaj to. Siema, pogadamy? Dobra, możemy z nim pogadać, ale to chyba bez sensu raczej. Dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy odcinek. Bo potem nie będzie odcinka, wiadomo, przez weekend, tylko dopiero w poniedziałek, więc możemy zrobić dłuższy odcinek. Ta chyba chce do mnie zagadać, bo ewidentnie mi tu stepuje. Weź kobieto, poczekaj sekundę, dobra? Bo ja chcę tu... O, dokładnie, jakieś ziółka. Dobra, zagadaj mnie. A, wait, dobra. Ten dom jest już zajęty i należy do nas. Spokojnie, chciałam się tylko rozejrzeć. Nie masz tu czego szukać. Okej. Chwila. Co tu porabiasz? Jak to co? Mieszkam tu. W tych ruinach? Bez porządnego dachu? Jesteśmy ubogimi ludźmi. Tylko na to nas stać. Okej. No, ona ma jakieś tutaj rzeczy. Jest jeszcze jakiś typek. Spróbuję tutaj też okraść to miejsce. Nie wiem, czy oni się fochną, czy nie fochną. Nie. Czyli wygląda na to, że możemy kompletnie wszystko zbierać. Trochę... Jesteśmy tak biedni, a ty śmiesz zabierać nam ostatni bochenek chleba? Jak ci nie wstyd, rabusiu? Wynoś się stąd. Przepraszam? Przepraszam. Okej, nieważne. Dobra. Argos, pogadajmy. Czemu tak leżysz w ogóle? No, typie. Kim jesteś? Nazywam się Argos. Mieszkam tu wraz z moją żoną Rosji. Zajmuję się zbieraniem ziół, a od czasu do czasu także poluję. Może ty powiesz mi coś o sobie? Ja? Jestem podróżnikiem. Bywam w różnych miejscach i zawsze pakuję się w jakieś kłopoty. Ale przeważnie wychodzę z nich obronną ręką. Nie wiem, czy wiesz, ale to ja zniszczyłem barierę w kolonii górniczej i to ja pokonałem smoki w Koilis. Mnie na to nie nabierzesz. Spotkałem już niejednego żartownisia, który chciał mnie na to nabrać. Myślał, że dzięki temu dostanie coś za darmo. Idź precz, oszuście! Aha. Źle mnie zrozumiałeś. Ja naprawdę jestem tym bohaterem. A gdzie jest ta twoja lśniąca zbroja? Potężny miecz, mnóstwo złota. Wiesz, to długa historia. Więc nie myliłem się. Kolejny oszust. Zjeżdżaj stąd, albo inaczej porozmawiamy. Spróbuję z typem tu pójść w jakiś tańcem. Argos, wstawaj typie imieni... Gorzej, że nie mam full HP. Ale to naprawdę ja. Co? Jeszcze tu jesteś? Teraz się doigrałeś. Mi pierdyknie. No dawaj. Aha. Bezi, może byś się bronił, a nie, że cię jakiś wieśniak. No dobra. Pewnie sobie z nim poradziłam, bo na poziomie łatwym... W ogóle fajnie, że go okradam właśnie, nie? Nic tu nie ma. Okej, wzięłam mu ten hajs. Gdzie twoja brońka? O, sierp. O, ta wita się odwróciła tyłem. Okej, dobra. Dzięki, laska. W sumie moglibyśmy pójść w łóżko. O, rano. Do rana. Wynocha z mojego łóżka! Typie, nie drzyj się! Argos, wstawaj. Wstawaj, mamy do pogadania.
co teraz powiesz? Silny jesteś. Dałeś mi niezłe baty. Czy dalej upierasz się, że kłamię? Nie. Skoro tak twierdzisz, musisz mieć rację. Ale naprawdę, inaczej sobie ciebie wyobrażałem. W każdym razie cieszę się, że mogłem cię poznać. Choć okoliczności były trochę niemiłe. Też tak myślę. Okej, dobra. Fajnie, będzie się panoszy. Zajebista sprawa. Dobra, pora chyba na kolejny zapis, bo zrobiliśmy jakiś postęp. Przeszliśmy jakąś część obozu w 100%. Dobra, bo tak. O, tu jeszcze chyba woda czy gin? Woda. Jeszcze mamy tutaj ludzi. Tu jest strażnik. I strażnik? W sensie, okej, dobra, pustki totalne. Tam jest jakiś strażnik jeszcze. Jednakże, no, też miło byłoby się przejść tutaj po tej okolicy. Tutaj jest na przykład jakiś serek. Niebieski bez. Może coś tu jeszcze się znajdzie. Dobra, tam na razie nie idziemy. Idźmy sobie takim troszeczkę kółeczkiem, bym powiedziała. Tu jest zwykły rycerz. Dobra, bo ostatnio nie gadałam z Garondem. Witaj, kapitanie Garondzie. Znów się spotykamy. Cieszę się, że cię widzę. Choć na początku byłem wściekły, gdy zostawiłeś nas na pastwę losu w górniczej kopalni. Ale dzięki Innosowi daliśmy kopalni? Sobie... Kopalni? Chyba zamku w górniczej dolinie. Co takiego? Zawarliśmy rozejm z orkami. Dzięki temu mogliśmy spokojnie opuścić nasz zamek i cało dotrzeć do Korinis. Wow. Rozejm z orkami? Moi ludzie byli już strasznie wyczerpani. Wkrótce zginęlibyśmy z głodu, aż tu nagle orkowie sami zaproponowali pokój. Oczywiście na ich warunkach. Mogliśmy zabrać naszą rudę, a oni zajęli zamek, no i całą kolonię, która i tak należała już do nich. Ale od tej pory, co jest wręcz niewiarygodne, żyjemy z orkami w pokoju. Nie napadają nas i zupełnie nie widać ich na terenach wokół miasta. A jeśli już są, to przychodzą w pokojowych zamiarach. Patrzę, kroją coś większego, ale na razie nie ma się czym martwić. A czy tutaj są gdzieś orkowie? Z tego co wiem, to mają swój obóz w kanionie. Rozejrzyj się tam. Być może okażą się przydatni w naszej misji. Dzięki za informację. W porządku. Masz dla mnie jakieś zadanie? Na razie nie, ale pogadaj z Andrę. On na pewno coś dla ciebie znajdzie. Dobra, w porządku. Czyli rozumiem, że w przyszłości będzie miał jakieś zadania. Okej, z Gritą nie gadaliśmy chyba. Grita, co ty tu robisz? Ruszyłam w ekspedycję razem z paladynami. Potrzebowali kogoś, kto będzie im gotował. A poza tym sprowadza mnie tu jeszcze coś. Co takiego? Szukam mojego wuja, Torbena. Torben? On też tu jest? Torben bardzo ciężko przeżył całe to zamieszanie z orkami, smokami i piratami. Mówił, że ma tego dość i musi opuścić Korinis. Z początku to lekceważyłam, ale któregoś dnia wyszedł z domu bez słowa i już więcej nie wrócił. Ups. Zaczęłam się wypytywać ludzi, czy ktoś go nie widział. Jeden z myśliwych powiedział mi, iż widział Torbena, jak szedł w tę stronę części wyspy. Możliwe, że gdzieś tutaj jest. Jeżeli go znajdę, dam ci znać. W porządku. Masz coś na sprzedaż? Sprzedaję trochę żywności. Dobra, super, pokaż co masz. Masz strzały, bełty i w sumie niewiele. Ale coś tam jednak masz. Jak my stoimy z rzeczami w ekwipunku? Mam zardzewiały topór. Brakuje mi 5 siły. Czy mamy, mamy poziom? Dobra, jak tylko znajdziemy jakiegoś nauczyciela siły, bo wydaje mi się, że na razie nam się nie trafił, no to od razu to ogarniemy. Bo to byłoby fajne, żeby się tego nauczyć, bo postanowiłam, że zagramy sobie pod dwuręczniaki. Gulasz, siema. Czy coś tu jeszcze jest? Czy nic nie ma? Widzę, że tam mogę wejść wyżej. O proszę, mieszek. Dobra, opłacało się, widzę, tu przyjść. Dobra, tu jest rycerz, rycerz i rycerz. No to z rycerzami raczej nie będziemy mieli nic do pogadania. Ruszmy dalej. Tutaj jest kiełbaska i złoty pierścień. W porządku. I piwo. I szyneczka. No okej. Okay. Tam widzę, że możemy przejść, więc może warto by było.
Oho, widzę, że tutaj mamy szczurki. Nie wiem, jak sobie z nimi poradzę. Zobaczymy, jak z takim szczurem. O, dużo was tu. Trochę gryziecie, nie powiem. Przydałoby się więcej... Ja mam 30% obrażeń krytycznych, a one w ogóle nie wchodzą, nie? No. Dawaj. No dobra, no wiecie, olbrzymie szczury to nie jest jakiś wielki kłopot. No szczególnie, że uznałam, że będę grała na poziomie łatwym, więc to już całkiem nie jest wielki kłopot. No ale dobra. W porządku, tutaj są te szczurki, tutaj już nic nie było. Wejdźmy sobie tu na górę. No i się tu jeszcze rozejrzyjmy. Na przykład jakieś ciemne grzyby. Wiecie, na sam początek powinniśmy to wszystko zbierać, żeby potem się było też czym leczyć. Tu jest więcej tych szczurów. Siema. Aha, a te szczury, to co się z nimi stało? Przepraszam. Jezus Maria! Szybciej się nie da biegać? Serio, zainteresowały się... Zainteresowały się swoim kolegą, a nie mną. Siema. No, panie szczurze, dawaj. Sporo tutaj tych szczurów, nie? Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Aha, no zabiłam tu jakiegoś jednego szczura. O, tu ty. Dobra. Więcej szczurów. Nie no, wiecie, darmowe mięso, nie? W sensie ja nie będę narzekać, no bo błagam. Czy tam są jeszcze jakieś szczury? Dobre pytanie, zaraz się dowiemy. W ogóle fajna balustrada, która się zapada i nie widać. Przydałaby nam się telekineza, ale oczywiście w Gothicu 2 nie ma telekinezy. Chyba, że została dodana przez twórców modyfikacji, ale bardzo w to wątpię. Dobra, tam są kolejne szczury. Jak już się tutaj rozglądam, to może się tutaj właśnie przejdziemy do samego końca i zabijemy te szczury, bo może tak być, że one są potrzebne do jakiegoś questa po prostu. Dobra, tu nic nie ma, tam są ścierwojady, które wariują. No w sumie te szczury na dole się zachowują wcale nie lepiej. Także zejdźmy sobie. Okej, fajne szczury. One chyba nie są za bardzo w stanie tu wejść, ale no, nie chcę ryzykować, wiecie? Wow, co ci się stało, panie szczurze? No, dawaj. Były 3 czy 4? Dobre pytanie. Chyba 4. Okej, tu są też jakieś łóżka. Fajnie by było dostać od kogoś nagrodę, powiem szczerze, za te szczury, no bo... Tutaj są miejsca do spania, co nie? To znaczy, że ktoś być może będzie chciał tutaj spać później. No a te szczury jednak tutaj pewnie przeszkadzały dosyć solidnie w tym, żeby to się udało. Dobra, przejdźmy się tutaj. Widzę, że nic szczególnego. No, koniec. Kto tam zabił brzytwiaka? Dobra, nie chcę chyba wiedzieć. Dobra, niebieski bez. Coś tu jeszcze? Chyba nie. Dobra, czyli można powiedzieć, że ogarnęliśmy tutaj temacik. Tutaj nic nie ma. Dobra. Mam nadzieję, że niczego nie przeoczyłam ważnego. Jeżeli jakaś tam roślinka mi się gdzieś zapodziała, no to nic wielkiego. Prawda? No tak. Tutaj jest jakaś studnia. Okej, dobra. O, ktoś chce do mnie zagadać i to jest chyba Lord André. W ogóle trochę źle, że sobie nadpisałam zapis ten z początku odcinka. No dobra, nieważne. André. Ho, ho, kogo ja widzę? Nasz wielki bohater z Myrtany. No proszę, trójdialog. Diego! Witaj, przyjacielu. O kurde! Nie wierzę własnym oczom. A jednak to ja. Co cię do nas sprowadza? Usłyszałem o tym wszystkim. Dialog z czterema osobami, w sensie z trzema osobami naraz. Tak, naprawdę wiele się tu zdarzyło. Wow. Plaga Beliara nasila się z każdym dniem. I ci zawszeni piraci porwali wielu naszych bliskich. Musimy się z nimi rozprawić.
To właśnie chciałem usłyszeć. Naprawdę dobrze was tu widzieć. Może Diego mnie nauczy siły? Chwila. Jak sądzicie? Hej, Diego, co tu robisz? Jestem zawsze tam, gdzie można dobrze zarobić. No jasne. Zapomniałeś o tym? Nie. Nie no, jasne. To w twoim stylu. A ciebie co tutaj sprowadza? Postanowiłem powrócić do Korinis i przypomnieć sobie stare dobre czasy. Kolonia górnicza, smoki. To było coś. Niestety, nie widać w tobie tej dawnej krzepy. Nie mówiąc już o tym, co widziałem na Myrtanie. Co się stało? Trochę się ostatnio zaniedbałem, ale nie mówmy już o tym. Racja! Tutaj też szykuje się coś bardzo ciekawego. Są na przykład piraci. Co o nich myślisz? Na razie słyszałem tylko o ich rabunkach i mordach. Metody mają dość brutalne, ale te skarby... Opowiadają, że Hannibal i jego ludzie mają nieprzebrane bogactwa. Zastanawiam się... Nad czym się zastanawiasz? Zastanawiam się, czy się do nich nie przyłączyć. Być może to dobry pomysł. Poza tym niedaleko piratów znajduje się obóz orków. Chętnie wybrałbym się też do tego obozu. Razem możemy się tam wybrać. Mówisz serio? No. Tak. W takim razie, jeśli będziesz gotów, daj mi znać. Razem będzie nam łatwiej tam dotrzeć. Z tego co słyszałem, droga prowadząca w tamte strony aż roi się od potworów. Ale zanim tam pójdziemy, mógłbyś coś dla mnie zrobić. O co chodzi? O co chodzi? Jak wiesz, jestem amatorem bagiennego ziela. Każdy lubi sobie od czasu do czasu zapalić. A ten wścibski Hagen wywęszył, że mam paczkę ziela i mi ją najzwyczajniej w świecie ukradł. Ukradł? No, nie zupełnie. Znalazł mój tajny schowek i powiedział, że rekwiruje ziele. To jego obóz i on decyduje o takich rzeczach. Świnia! Ale w końcu paladyni dają mi tu ochronę. Przynajmniej na razie. Spróbuj odzyskać tę paczkę. To dla mnie bardzo ważne. Wiem, że masz dobre układy z Hagenem. Więc możesz coś wskórać. Zagadaj z nim jakoś. Zobaczę, co da się zrobić. Ja już mam tę paczkę. Udało mi się odnaleźć paczkę z zielem. Naprawdę? Świetnie! Pokaż mi ją. W porządku. Jest cała. Teraz jestem spokojny. Wielkie dzięki za tę przysługę, przyjacielu. Nie ma sprawy. Okej, z Diego możemy iść do obozu piratów. Hej, wait, piratów? O, piratów. Dobra. Pogadajmy teraz z Andrem. Hej, ty! Witaj. Długo się nie widzieliśmy. Tak. Minęło wiele czasu od naszego ostatniego spotkania. I wiele się wydarzyło. Słyszałem o twoich bohaterskich dokonaniach na Myrtanie. To niezwykłe, jak daleko zaszedłeś od momentu naszego pierwszego spotkania w koszarach Korinis. Masz rację. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Co więc sprowadziło cię z powrotem do tej zapomnianej krainy? Właściwie zrobiłem wszystko, co można było w królestwie i zaczęło wiać nudą. Poza tym, wystawny tryb życia, zaszczyty i bogactwo raczej niezbyt dobrze wpłynęły na moją formę. Postanowiłem coś z tym zrobić. Wsiadłem na statek do Korinis i tu usłyszałem, co się dzieje w Jarkendarze. I od razu wiedziałem, że to coś dla mnie. Z pewnością tutaj odżyjesz po tej sielance na Myrtanie. Wiecie co, moi drodzy, bo aktualnie moja świnka morska wariuje za mną i się patrzy na mnie jak na debila, jak próbuję ją odgonić. Także mam nadzieję, że się ogarnie i że nie będzie nam przeszkadzać w nagrywaniu. Aktualnie się na mnie patrzy. No dobra. Mam wilcze skóry, tak przy okazji. Mam wilcze skóry. Świetnie, na pewno się przydadzą. W zamian przyjmij tą esencję leczniczą. Dzięki wielkie. Pomożesz mi popracować nad moimi umiejętnościami? Mógłbym ci pokazać, jak wykorzystywać swoją siłę w bezpośredniej walce. Wielu wojowników dostaje baty, bo nie potrafi odpowiednio spożytkować swojej siły. Podobnie jest ze zręcznością i walką na dystans. Dobra, super. Tylko pytanie, czy są progi punktowe, wiecie? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Dobra, zrobię sobie zapis tu. Ile ja mam punkt? Dobra, 35 siły mamy. To ucz mnie. Siła plus 5, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie ma progów punktowych. Dobra, dajmy sobie od razu 10 do siły. Świetnie. Będziemy mogli założyć teraz od razu broń dwuręczną.
Masz dla mnie jakieś zadanie? Czyżbyś chciał się przyłączyć do naszego obozu? Zgadza się. Doskonale. Właśnie miałem ruszyć na obchód obozu i przyjąć raport od strażników stojących po jednej i drugiej stronie. Skoro już tu jesteś, to możesz to dla mnie zrobić. Jasne, nie ma problemu. W takim razie porozmawiaj ze strażnikami i zdaj mi relację. Okej, czyli raporcik, dobra, w porządku. A Martin? Myślałam, że to Mika, a to Martin. Co słychać? Pytasz się, co słychać? Fatalnie. Gorzej niż fatalnie. Czy wiesz, co uczynili ci łajdacy piraci? Coś słyszałem, ale... Zgwałcili i zabili moją żonę, a córkę porwali i zawiedli ją aż gdzieś tutaj. Akurat w chwili ataku przebywały w dzielnicy portowej. Jak mogłem pozwolić im tam chodzić? Przybyłem tu, aby uratować chociaż moją córkę. Jeśli jeszcze żyje, w każdym razie ci złoczyńcy zapłacą mi za to. Poczują na własnej skórze, co to piekło. Mogę ci jakoś pomóc? Musimy czekać na rozwój wypadków. Ci dranie są zbyt silni, by ich od razu zaatakować. A do tego ten przeklęty Hannibal. Wszyscy strasznie się go boją. Każdy wie, że jeśli dostanie się do niewoli, może zostać żywcem obdarty ze skóry. Ale mi już wszystko jedno. Muszę pomścić moją rodzinę. Jak się nazywa twoja córka? Nia. Przybyła do Korinis, gdy było jeszcze w miarę bezpiecznie. Wojna z orkami się skończyła, a w okolicy Korinis zrobiło się zupełnie spokojnie. Potem jednak zaczęli grasować piraci i z dnia na dzień stawali się coraz bardziej zuchwali. Słyszeliśmy, że zaatakowali już inne mniejsze wyspy, ale nikt się nie spodziewał, że zaatakują także Korinis. A już na pewno nikt nie wiedział, że są aż tak silni. Przypłynęli dwoma uzbrojonymi po zęby okrętami. Ostrzelali miasto z armat, a potem ruszyli do szturmu. Tylko ucieczka do górnego miasta mogła nas uratować. Kto nie zdążył na czas, zdany był na pastwę losu. Ale za jakiś czas w końcu rozprawimy się z tymi łotrami. Oby tylko Nia wytrzymała do tego czasu. Czy to jest Wulfgar? Jak tutaj tak się... pałęta? Czy wiesz, kto jeszcze został porwany? Na pewno żona Andre i kilka kobiet z miasta. Ale nie powiem ci, które dokładnie. Lepiej porozmawiaj na ten temat z Wulfgarem. Tak, to był Wulfgar. Dobra, w porządku. Najpierw sobie załóżmy... Wow, ale toporek. Piękna sprawa. Dobra. Księga reputacji. To było oczywiste. O, i lista zabitych bestii. Fajna sprawa. Mamy też mapy Arkandaru. Dobra, zróbmy sobie kolejny zapis. Gdzieś tutaj na przykład. No to Wulfgar. Nie mów, że... Cześć. Hej. A co ci się stało? Witaj. Witaj, miło cię widzieć. Pamiętasz jeszcze, jak szkoliłem cię w walce mieczem w Korinis? Oczywiście. Tak, to były piękne czasy. W mieście przynajmniej było spokojnie. To, co ostatnio się działo przez tych cholernych piratów, to było straszne. Zabili i porwali mnóstwo osób. Ciekaw jestem, czy jeszcze żyją. Okej, a kto został uprowadzony? Czy wiesz, kto został uprowadzony? Ciężko powiedzieć. Na pewno porwali córkę Martina, Nie, żonę André, Izabel, a także kilka kobiet z dzielnicy portowej. Nie pamiętam dokładnie ich imion. Widziałem, jak piraci wlekli je na statek. Współczuję im. Nikt z twoich bliskich nie został porwany? Na szczęście nie. Jednak w czasie walki zginął jeden z moich najlepszych przyjaciół, paladyn Sergio. Muszę pomścić jego śmierć. No dobrze. Możesz mnie nauczyć dalej walczyć? Możesz mnie trenować w walce mieczem? Oczywiście, jeżeli tylko masz chęć. Możemy zacząć od zaraz. Widzę, że miałeś długą przerwę w treningu, więc radzę ci się ostro wziąć do roboty. Okej, ja już nie mam punktów chwilowo. Dobra, on uczy... O, proszę, już mamy próg punktowy. No dobra. Mogę coś dla ciebie zrobić? Chwilowo nie, przyjdź później. Dobra, w porządku, czyli tutaj na razie mamy to z głowy. O, jest jeszcze Mika tutaj.
Rycerz, ktoś tu jeszcze ma imię? Jeszcze jest ten cały mag wody. A tak naprawdę to jesteśmy już na końcówce obozu. Wiecie co, zanim pogadam sobie z Miką jeszcze, to zróbmy sobie może ten raport, wiecie? Bo tutaj miało być tych dwóch strażników. A gdzie ten cieć poszedł? No bez jaj, chyba że mam z tymi zagadnąć, bo tutaj stał taki rycerz. Hej! Strażnik, siema, co słychać? Co słychać? Nic ciekawego. Okej. Okay. Hej! O! Przyszedłem odebrać raport. A kim ty w ogóle jesteś? Zaraz, czy to nie ty włóczyłeś się po ulicach Korinis, zawracając głowę spokojnym ludziom? Może i ja. Przysłał mnie Lord André. Lord André sam mógł się ruszyć. Jeśli chcesz, mogę przekazać mu twoje uwagi. Nie, nie, nic mu nie mów. A co do raportu, to ogólnie jest spokojnie. Czasem tylko podejdzie pod obóz jakiś jaszczur czy cerber. Cerber? Tak, to stwory z piekłarodem, podobne do wilków. Od czasu do czasu się tu pojawiają, licho wie skąd. Ale ogólnie radzimy sobie. W porządku, dzięki za informację. Okej, okay, w porządku. Dobra, typek mnie ewidentnie obraził, nie? Ale no dobra, przeżyjemy to jakoś. Dobra, to jeszcze zrobimy sobie z drugiej strony. Widzę, że nie ma na razie jakoś dużo zadań. Podejrzewam, że muszę z tym magiem ewidentnie pogadać. Także zrobimy to pewnie jeszcze dzisiaj. Widzę, że Wulgar, on się tu pałęta tak dziwnie. Dobra, tu mamy dalej strażników. Hej, ty! Co słychać? Co słychać? A już widzę, co się z Wulgarem dalej dzieje. Mam nadzieję, że mi nie zginie. Hej! Przyszedłem odebrać raport. Przychodzę z polecenia Lorda André. Sam przed chwilą widziałeś, jak wygląda sytuacja. Ciągle pojawiają się monstra, które, jak mówi mag wody Christian, są z plagi Beliara. Jednak te ataki nie są na razie zbyt silne. Dobrze sobie z nimi radzimy, a przy okazji nie nudzimy się na służbie. Jeśli te ataki będą silniejsze, damy znać. Okej, okay, muszę się jeszcze pogadać z tym typem poza miastem, ale na razie sobie dam z nim spokój. Dobra, chodźmy w takim razie do André, ale zanim to zagadajmy jeszcze Mikę. Szukam pracy. Zapewne chcesz się przyłączyć do naszej ekspedycji. No. Usłyszałeś opowieści o skarbach, he? Tacy jak ty myślą o jednym. Jak się wzbogacić albo jak kogoś złupić. Nie zapomniałem, jak odpłynąłeś naszym statkiem z Korinii, zostawiając nas na pastwę losu. Mimo to daliśmy sobie radę bez ciebie, wielki bohaterze. Teraz znowu chcesz zgrywać zbawcę ludzi? Lepiej wracaj, skąd przybyłeś. Nie potrzeba nam tu darmo zjadów i oszustów. No cóż, w końcu to ja. Ty, a co ty wielkiego zrobiłeś? Wiesz co, daj mi spokój. Jak wielkiego, typie? No, w ogóle fajnie, że gadasz w sumie z królem Mertany. W sensie, super. Jezus Maria, dlaczego moja świnka jest taka nerwowa? Znaczy, ja rozumiem dlaczego, bo ostatnio straciłam jedną świnkę, niestety śmiercią naturalną, więc ta prawdopodobnie jest osamotniona po prostu i nie wie, co ze sobą zrobić, ale to jest troszeczkę irytujące. Tutaj jeszcze mogę coś sobie pewnie zwałować stąd, więc skorzystajmy z okazji. Szynka. Piwo, chleb. Tutaj nic, jabłuszko. Dobra. Martin, jeszcze coś może z tobą? Nie, z Diego możemy iść do obozu piratów. Słyszałam, że piraci porwali twoją żonę. Tak, to prawda. Kto ci o tym powiedział? Wulfgar. Ach tak, on też poniósł stratę. Zginął jego bliski przyjaciel, paladyn Sergio. Jak widzisz, jesteśmy tu, aby odzyskać naszych bliskich, albo przywrócić honor zmarłym przyjaciołom. Tak się martwię o Izabel. Co z nią jest? Nawet nie mogę o nią walczyć. Nie możemy otwarcie zaatakować piratów, bo są zbyt silni. Takie czekanie jest strasznie bolesne. Gdybym tylko dorwał tego Hannibala i innych. Jednak cały czas wierzę, że Izabel żyje. Dobra, André, bo ja jeszcze przyszłam po coś innego. Rozmawiałam ze strażnikami. Jak wygląda sytuacja?
Jest dość spokojnie, tylko od czasu do czasu pojawi się jakiś potwór z plagi Beliara. Tak, tego cholerstwa tu nie brakuje. Więc poza tym sytuacja jest opanowana. Zgadza się. Dobrze, musimy być w ciągłej gotowości. Skoro już mi w tym pomogłeś, może podjąłbyś się trochę bardziej wymagającego zadania? No spoko, o co chodzi? O, w ogóle plus 2 do reputacji. Przyjąłeś raport o strażniku. Teraz chciałbym, abyś się podjął małego szpiegowskiego zadania. Brzmi ciekawie. Wraz z Hagenem chcemy zdobyć więcej informacji o aktualnej sytuacji w obozie bandytów. Kto tam rządzi, jakie panują zasady, jakie mają plany. Chcę, abyś udał się do nich i dowiedział się możliwie jak najwięcej. Żeby nie wyglądało to podejrzanie, załatwisz przy okazji jeszcze jedną sprawę. Jaką? Akurat tak się składa, że w obozie nie mamy osełki do ostrzenia mieczy, a w obecnych warunkach taki przyrząd jest wręcz niezbędny. Od nieustannej walki z bestiami, nasze miecze szybko się stępiają. Wprawdzie mieliśmy jedną osełkę, ale złamał się kamień do ostrzenia. Postaraj się go znaleźć w obozie bandytów, a przy okazji dowiedz się wszystkiego, co możliwe. Rozumiesz? Zdaje się, że tak. Świetnie. Wyrusz w drogę jak najprędzej, ale uważaj, bo pomiędzy naszym obozem a obozem bandytów czyha sporo bestii. Gdy już wykonasz tą misję, na pewno zdobędziesz spore uznanie w obozie. Okej, powiem szczerze, że się spodziewałam, że ilość bestii po drodze do bandytów będzie duża. Nie wiem, czy jestem w stanie jeszcze... O, jeszcze jest Samuel. Hej, ty! Witaj, możemy chwilę porozmawiać? Jasne, o co chodzi? Chcę się przyłączyć do waszego obozu. Potrzebuję twojego poparcia. Chcesz się do nas przyłączyć, tak? W porządku, dla mnie nie ma problemu. Prosiłbym cię tylko o jedną przysługę. Co takiego? Chodź za mną. Porozmawiamy w jakimś bardziej ustronnym miejscu. To wygląda mi na pułapkę, wiecie? Taką totalną, typu, że gościu mnie zaraz spierze na kwaśne jabłko, nie? Typie. Trochę ci nie ufam mimo wszystko. Nie może jesteś paladynem. Wygląda na to, że z magiem porozmawiamy jeszcze w kolejnym odcinku, bo nie chcę też jakoś przedłużać dzisiaj. Wiadomo. Chociaż chciałam troszeczkę dłuższy odcinek, ale pewnie z magiem nam zejdzie sporo czasu, bo z magami się zawsze długo rozmawia. Fajnie, że typ mnie jeszcze też prowadzi na drugi koniec obozu. Dobra. Okej, widzę gdzie poszedł. Ja się najlepiej wyleczę, wiecie? Bo coś mam wrażenie... Znaczy ja i tak go nie pokonam, nie żeby coś. Ale będę się czuła bezpiecznie, jeżeli się najem. Dobra. Bo on tu poszedł gdzieś. Okej, idzie tu. Dobra. Tu nikt nas nie usłyszy. Ten Diego, dawny skazaniec z kolonii górniczej. Twój kumpel, co? Zgadza się. Widziałem, jak popala bagienne ziele. Wiesz, paladynowi nie wypada, ale załatw mi kilka łodyg. Dobra, pogadam z nim. Aha, tylko nikomu się nie wygadaj. Pełna dyskrecja. Jasne. W porządku, będziesz tak tu sta... Znowu jedna... A to skąd się tu wzięło? No, koniec z tobą, bestio! Powiem szczerze, że sobie zapomniałam przez chwilę, że bijemy z dwuręczniaka przecież teraz. Dobra. Okej, czyli łodyżki dla gościa. Dobra, w porządku, możemy to załatwić. Chociaż faktycznie deal bardzo nieczysty, no nie? Faktycznie jak na paladyna, no popalanie sobie, no to takie, no wiadomka. W porządeczku. A gdzie Diego poszedł? Nie, no dobra, tu stoi. Hej! Już se tu jara? Jest sprawa. Diego, jest sprawa. O co chodzi? Potrzebuję kilka łodyg bagiennego ziela. Dla ciebie zawsze kilka znajdę. Weź je. Dzięki wielkie. Samuel, widzę, wraca na swoje miejsce. Mam dla ciebie ziele. Bardzo dobrze. Jesteś w porządku. Masz moje poparcie. Przyjmij za fatygę bryłkę złota. Okej, i tak po prostu repo? Dobra. Może zagadajmy do Hagena. Może coś jeszcze mogę od niego usłyszeć. Jak moja reputacja? No jeszcze nie jest wystarczająca, zacznijmy od tego. Ale jeszcze możemy sobie sprawdzić ten dziennik reputacji. Jak to wygląda? Obóz paladynów mamy 6. Dobra, fajnie. Czyli tak, na razie tutaj panowie nic ode mnie nie chcą.
Skąd jest tyle zadań? Powie mi ktoś? Zwiad w obozie bandytów, rozdrażniony Mika. Mika nie chce ze mną gadać. Co się stało z Torbenem, reputacja, porwanie mieszkańcy, ekspedycja paladynów. Tak, dokładnie. Droga do Złotych Wrót, brat Xerdasa, plaga. Dziwne spotkanie. Aha, to uszkodzony portal. Dobra, został nam mag do pogadania, ale tak jak mówię, nie chcę chyba już z nim dzisiaj zaczynać, bo coś czuję, że będzie nam długo na tym schodzić. Z magami się zawsze długo gada, tak jak mówiłam. Może spróbujemy jeszcze sobie zagadać do kogoś odnośnie tego Miki rozdrażnionego. Może na przykład Wulgar jest w stanie mi coś jeszcze powiedzieć. Mam nadzieję, że Wulgar się nie zabił, bo ja zauważyłam, że on stracił tyle życia, bo on tutaj spadał z tego po prostu. On tutaj łazi z jednego miejsca na drugie właśnie. Dobra, masz, widzę full życia, w porządku. O! Nie wiesz, co ugryzło Mika? Nie wiem, może jakiś wredny krwiopijca. Nie o to mi chodzi. Jest jakiś bardzo rozdrażniony. A, rozumiem. Mika miał ostatnio ciężki dzień. Pokłócił się z tym handlarzem Hakonem. Może dlatego jest taki zły. Okej, okay, mogę coś dla ciebie zrobić? Mogę coś dla ciebie zrobić? Tak, jest coś, w czym możesz mi pomóc. Okej. O co chodzi? Jak zapewne wiesz, niedaleko jest obóz bandytów. Kilku z nich kręci się nawet niedaleko stąd. Kiedyś, w niezbyt miłych okolicznościach, miałem okazję poznać jednego bandytę. Nazywał się Brago. Spróbuj się dowiedzieć, czy jest teraz w obozie bandytów, albo gdzieś tu, w Jarkendarze. Zrobił co w mojej mocy. Okej, okay, ciekawe zadanie. To może Garond jeszcze będzie miał też coś dla nas? Na razie nie mieliśmy nowego poziomu, prawda? Nie, jeszcze trochę. Trochę sporo nam brakuje. Nie mówię przecież nic. Dobra, ale tam z Hakonem, tak? Ale wiecie co, jeszcze chodźmy najpierw do Garonda. Zaraz jeszcze pogadam z Hakonem, ale mieliśmy poczekać też na jakiegoś questa. Widzę, że ten mag się przeniósł w tamtą stronę. Garond, masz już dla mnie coś? Masz dla... Na razie... Dobra. Andre na razie też nic od nas nie chce. Zagadajmy się z Hakonem. Pokłóciłeś się z Miką? A co cię to obchodzi? Chyba chcesz, żebym robił z tobą interesy. Jasne, jasne. Wiem, co chcesz wiedzieć. To rozumiem. O co poszło? Jak zwykle graliśmy w kości. Ten dureń ciągle przegrywał i zaczął wrzeszczeć, że oszukuje. Powiedziałem, żeby mnie nie obrażał, a ten rzucił się na mnie z pięściami. Całe szczęście, że inni paladyni w porę go powstrzymali. To wariant. A na dodatek ten idiota chciał kupić ode mnie specjalny myśliwski łuk. Na pewno go nie dostanie. Okej, okay, to wiemy troszeczkę, jak wygląda sytuacja. Spróbujemy jeszcze raz do Miki zagadać? Możemy spróbować jeszcze dzisiaj. Mika? Rozmawiałem z Hakonem. I co z tego? Podobno się pokłóciliście. No ta, trochę mnie poniosło. Hakon mówił coś o jakimś łuku. Co mówił? Chciałeś kupić od niego jakiś łuk, tak? To prawda. Co ci powiedział? Mów, co ci powiedział o tym łuku? Że ci go sprzeda? Może. W porządku, postawię sprawę jasno. Jeżeli załatwisz dla mnie ten łuk, zgodzę się, byś do nas przyłączył. Więc jak będzie? Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, tu masz pieniądze. Jeżeli jednak w ciągu 3 dni zobaczę łuku, musisz mnie zwrócić. Okej, w porządku. To co, jeszcze załatwimy ten łuk? Możemy załatwić, powiem szczerze. I na tym możemy wtedy zakończyć odcinek, moi drodzy. Nie wiem, on mi dał 300 sztuk złota? Chyba tak. Skąd ja mam tysiaka w kieszeni? Przecież nic nie zrobiłam w ogóle, nie? Skąd to się wzięło? What the hell? Nieważne. Hakon, chcę ten łuk kupić. Chciałbym obejrzeć ten łuk, który chciał od ciebie kupić Mika. Po co? Może sam bym go kupił. Myślisz, że jestem taki głupi? Wiem, po co ci ten łuk. Chcesz zdobyć poparcie Miki. Nie sprzedam ci go. Zresztą i tak już go nie mam. Jak to nie masz? Po prostu już go nie mam. To co się z nim stało?
Wczoraj wieczorem kupił go ode mnie Lord André, więc zapewne jest w jego posiadaniu. Zatem będę musiał z nim porozmawiać. Dzięki za informację. To chciałam wiedzieć. Okej, okay, dobra, czyli to André. Kurde, no... taki łańcuszek nam się robi, nie? A ja miałam kończyć odcinek. A gdzie André znał Polas? Halo? Rycerz... Gdzie jest André? No przecież był tu. Normalnie kocham to, nie? Wiecie co, moi drodzy, w takim razie chyba zakończymy sobie na... Okej, okay, tu jest André. Zanim zakończymy, to jeszcze z nim pogadam. Podobno kupiłeś łuk od Hakona. To był bardzo dobry łuk, idealny na polowanie. Był? Ktoś mi go ukradł. Dziś rano zaglądam do mojej skrzyni, a tam pusto. Zniknęło całe złoto, mój pierścień i ten łuk. Jak tylko znajdę tego, kto to zrobił... A czemu interesujesz się tym łukiem? Potrzebuję go dla Miki. Wiesz, reputacja w obozie. Rozumiem. Zawrzyjmy układ. Odzyskaj mu pierścień i złoto, a ja podaruję ci ten łuk. On nie był dla mnie aż tak ważny. Ile było złota? Około 200 złotych monet. Pierścień też był ze złota. Podejrzewasz, kto to mógł być? Wczoraj wieczorem kręcił się tu handlarz Fernando i paladyn Samuel. Ale to nie mógł być Samuel. Paladyn nigdy nie dopuszcza się kradzieży. Może to ten Fernando? Okej, okay, w porządku. Dobra, moi drodzy, tak czy inaczej, dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie tego materiału. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie postaramy się odzyskać łuk dla Miki. I prawdopodobnie porozmawiamy sobie właśnie z tym całym magiem. No, później zobaczymy, jak się dalej sytuacja rozwinie. Jeżeli nie będę mogła nic aktualnie zrobić, no to udamy się w stronę obozu piratów razem z Diego. Tak więc, moi drodzy, słyszymy się już w kolejnym materiale. Zapraszam was do dawania łapek w górę, jeżeli wam się podobał, do jakiegoś komentarza, jeżeli chcecie się czymś podzielić, albo ogólnie napiszcie co u was, czy wam się odcinek podobał i tak dalej. No i do subskrypcji. I jak już zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo on pokazuje informacje o nowych filmach. Tak więc do usłyszenia. Cześć!